wszystkim i to was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni. Dzisiaj bardzo długi odcinek, a to z tego względu, że będzie dzisiaj recenzja nie jednego konia, ale aż czterech. A mianowicie, jak widzicie po tytule, dzisiaj recenzja zestawu Pinto i Palomino Gift Set z firmy Brave Stablemates 2021. Także zapraszam was do oglądania. I na samym początku przechodzimy do pierwszego modelu na molcie Galloping Arabian Stallion, czyli po prostu galopujący ogier arabski. Został on wprowadzony w 2018 roku jako część Brave Stablemates Collector Club i został wyrzeźbiony przez Tabatę Pak. Jest to po prostu ogier arabski w takim egipskim stylu. A Egipt to jest tak w ogóle ojczyzna koni czystej krwi arabskiej, więc właśnie ten mold został wyrzeźbiony na wzór właśnie takiego prawdziwego konia arabskiego. Ta wersja, którą ja mam, oczywiście jest z 2021 roku, a pierwsza wersja, która wyszła właśnie na ten Stablemates Collector Club 2018, to był Bay Sabino, taka gość. I teraz właśnie ze strony Indotifio Briar możecie zobaczyć, jakie jeszcze maści wyszły właśnie tego moldu. Ja muszę powiedzieć, że nigdy się nim za bardzo nie interesowałam jakoś mocno, ale w tej maści, której właśnie wyszedł w tym roku, mi się bardzo spodobał. A teraz właśnie już widzicie sam model z tego zestawu. Jest on maści Palomino, takiej powiedziałem, że złocistej. Bardzo ładnie się błyszczy ta jego maść i nazywa się on Cassidy. To imię jest wpisane przez literę C, czyli można powiedzieć, że w zasadzie po angielsku. I to imię pochodzi z mojego jednego z ulubionych seriali o koniach, Rancho Leny, który był kiedyś puszczany na Teleton Plus, ale niestety nie jest już tam w zasadzie puszczany, tylko można go znaleźć w internecie. Więc jeśli znacie, no to powinniście wiedzieć, który tam był to koń. A teraz przechodzimy do samego tego modelu właśnie z zestawu. Jak już mówiłam, mam przepiękną, złocistą maść, cztery odmianki na nogach, jego krzywa i ogon są białe i w zasadzie to tyle, co można powiedzieć o tej maści. Niestety, jeśli chodzi o malowanie kopyt, to tutaj praktycznie się nie postarali, bo jak widzicie te odmiany i w zasadzie te kopyta prawie w ogóle nie mają koloru, tylko są prawie białe. Może są troszeczkę tak zrobione na żółto, ale bardzo lekko. Jak już mówiłam, konik ma na swoim ciele taki, powiedziałabym, złoty połysk. Niestety grzywa i ogon nie mają żadnego cienia, są po prostu czysto białe. Co moim zdaniem mogłoby być jednak wzbogacone o taki bardziej żółty kolor. Przy oczach konik ma namalowane białka, żeby był bardziej realistyczny. Jeśli chodzi o jego rzeźbienie, to bardzo mi się podoba, jak wyglądają jego mięśnie, bo na tej maści te mięśnie są bardzo mocno widoczne i ten koń jest po prostu przepięknie wyrzeźbiony i na żywo bardzo mi się spodobał właśnie z tego względu, że ma pięknie wyrzeźbione ciało. Kopytka, no jak już mówiłam, słabo pomalowane, ale sam model, jak został wyrzeźbiony, jest naprawdę prześliczny. Tak samo jego grzywa i ogon bardzo mi przypominają Araba, bo ogon jest tak uniesiony, jak widzicie, do góry. Dzięki temu bardzo przypomina to konia arabskiego i sam koń też jest taki chudej postury, dzięki czemu na pewno przypomina Araba. Jak widzicie, jeszcze na pyszczku ten konik ma taką oto odmiankę, która wyglądem przypomina trochę błyskawicę. Nie wiem czemu, ale tak jakoś mi się skojarzyło, ale jest to po prostu zwykła strzałka. Ogon jest na pewno dłuższy od grzywy, która w zasadzie przechodzi tylko na jedną stronę i jest taka bardzo krótka. Troszeczkę jakby była przystrzona z przodu, ale konik jednak ma grzywkę. Jeśli chodzi o sam mold, to jak wcześniej mówiłam, nie za bardzo za nim przepadam, tak w innych maściach. Raczej nie chciałabym mieć na nim kongi, ale w tym malowaniu moim zdaniem jest naprawdę śliczny i świetnie wychodzi na zdjęciach w promieniach słonecznych, bo wtedy widać właśnie połysk jego sierści, jego ciała po prostu, tej maści. Także jeśli wam się podoba ta maść albo lubicie konie arabskie, no to myślę, że
warto mieć też taką małą figurkę, która naprawdę jest prześliczna, bo ma bardzo dużo detali.
Następny koń jest na moldzie Quarter Horse, ale ten mold znany jest również pod nazwą Paradressage albo Stock Horse, ale to są takie nazwy jednak mniej używane. Został wprowadzony w 2010 roku i został wyrzeźbiony przez Jane Lunger. I teraz możecie właśnie zobaczyć ze strony IndieTiffyYourBrier, jakie inne maści są właśnie dostępne na tym moldzie. Jest ich dość sporo i muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o sam mold, to bardzo mi się on podoba i uważam, że jest naprawdę prześliczny i chciałabym mieć na nim kongę, bo mam bardzo dużo fajnych maści, także myślę, że jeśli zbieracie brajery, to znajdziecie coś dla siebie. A teraz przechodzimy już do samego konika z zestawu. Konik z zestawu jest maści Palomino i nazywa się u mnie Cykoria, ponieważ jest to klaczka. I jak widzicie, ta maść jest o wiele jaśniejsza niż u Arabka, ale jednak nadal jest to Palomino. Ten konik ma na wszystkich czterech nogach odmianki, jedną dłuższą skarpetkę, a na trzech pozostałych powiedziałabym, że ma koronki. Jego grzywa i ogon są białe, tak samo jak w przypadku ogea arabskiego, nie są one w żaden sposób cieniowane. Jeśli chodzi o sam mold, to nie ma on jakoś bardzo dużo szczegółów. Jego mięśnie są o wiele mniej zaznaczone niż u Arabka, tylko w niektórych miejscach ma zaznaczone te mięśnie, a nie na całym ciele, nie jakoś mocno oznaczone. Ale pomimo tego uważam, że ten konik jest śliczny, bardzo sympatyczny model. Myślę, że mógłby się nadawać do robienia akcesorii, więc jeśli robicie sami akcesoria też dla takich mniejszych skali, to myślę, że fajnie by wyglądało na nim jakieś siodło, ogłowie, kantor, cokolwiek, bo myślę, że byłby w 100% tak made. I ten konik też bardzo fajnie wychodzi na zdjęciach. Myślę, że jego pyszczek jest bardzo fotogeniczny i wygląda naprawdę prześlicznie. Chciałabym mieć bardzo konga na tym moldzie, bo jest jeden taki koń, którego też mogliście zobaczyć, jak były kadry ze strony IndieTiffyYourBrier, że jest taka wersja właśnie tej klaczki razem ze źrebakiem, który leży. I jest to po prostu moje największe marzenie, jeśli chodzi o ten właśnie mold. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się właśnie zdobyć tą wersję. Wracając do samej tej klaczki z zestawu, moim zdaniem ma ona bardzo ładną maść. Bardzo mi się podoba ten jasny odcień i wygląda po prostu świetnie. I na zdjęciach, i tak jak mówiłam, myślę, że jest na tyle uniwersalna, że można na nią spokojnie robić akcesoria.
Teraz trzeci koń z tego zestawu jest na modzie Trucking Warm Boot, który jest czasami nazywany Driving. Jest to zwykły koń, gorącokrwisty, bez żadnej konkretnej rasy, także każdy z Was, jeśli chciałby, to mógłby sobie nadać dowolną rasę właśnie temu konikowi w swojej kolekcji. I jeśli chodzi o ten mold, został on wprowadzony w 2010 roku na event World Equestrian Games. Jest to wyrzeźbiony przez Jane Lundgaard, czyli tą samą rzeźbiarkę, co poprzedni model, czyli ten Quarter Horse. Także teraz oczywiście ze strony Indie Fear Bear możecie zobaczyć inne maści, które wyszły na tym moldzie. Jest ich całkiem sporo i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten mold i też chętnie bym przygarnęła kilka innych maści, a w szczególności tą z roku bodajże 2014 czy coś takiego, ale przynajmniej chciałabym przygarnąć tą wersję o maści Minadej, bo bardzo mi się podoba. Chociaż inne maści też są oczywiście ładne. A teraz przechodzimy do samego konika z zestawu, który jest maści Caramel Pinto. Teraz pora na model z zestawu. Jest to klacz o imieniu Mirabella i z racji tego, że jest to po prostu koń gorącokrwisty, to ja nadałam tej klaczce rasę po prostu Pinto. I tak mogliście zobaczyć na stronie Identity Fear Brayer, jest to maść Caramel Pinto, czyli po prostu koń Pinto, czyli srokaty, w kolorze takim karmelowym. I muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym właśnie opisem tej maści, bo rzeczywiście jest ona w takim ciemnym odcieniu, powiedziałbym toffee, karmelu, coś właśnie w tym stylu. Krzywe i ogon są białe, tak samo jak przy innych koniach nie ma ona żadnego cieniowania i muszę niestety powiedzieć, że ta grzywa jest troszeczkę niedokładnie pomalowana. Można zobaczyć na końcówkach właściwie tej grzywy, tak bardziej przy końcach. Jak się przyjrzycie, to niestety ta grzywa i ogon również są tak niedokładnie pomalowane, co niekoniecznie mi się podoba. Tak samo jak przy koniu arabskim, ta klacz ma namalowane białka przy oczach, żeby była bardziej realistyczna. Tak samo jak klacz Quarter Horse, ten konik nie jest jakoś mocno zaznaczony, jeśli chodzi o mięśnie, ale na przykład rzeźbienie grzywy i ogona jest bardzo fajne, tak samo właśnie jak przy Quarter Horse. Jeśli chodzi o ten mold, to bardzo mi się on podoba, tak jak wcześniej mówiłam. Tylko co mi się wydaje, to jest on przedstawiony w kusie, tak to przynajmniej wygląda. Poza bardzo mi się podoba, jest wiele maści na tym moldzie, które one są prześliczne. Między innymi właśnie ta najnowsza. Te łaty są wygląda przepięknie namalowane. Bardzo mi się podoba ten wzór, który jest tutaj zrobiony. I wygląda po prostu świetnie na zdjęciach. Myślę, że tak samo jak Quarter Horse będzie uniwersalna do robienia akcesorii, bo jej grzywa i ogon w zasadzie nie odstają w żaden sposób, więc spokojnie możecie na nim robić akcesoria, jeśli lubicie. I na zdjęciach też będzie wyglądała świetnie.
Ostatni koń z tego zestawu jest na modzie Lipizzaner, czyli jest to po prostu Lipizzan, ale znany jest też jako Darwin. Został wprowadzony w 2018 roku, czyli tak samo jak galopujący Arab, ale tutaj został wprowadzony w 2018 na Premier Collection Stablemates Giveaway i jest to Lipizzan Ogier, który przedstawia figurę, która nazywa się po polsku Lewada i został wyrzeźbiony przez Kelly Seeley, albo inaczej znany jako Kelly Studio. I teraz właśnie ze strony Identity on Bayer możecie zobaczyć, w jakich innych maściach wyszedł ten mold. I powiem wam szczerze, że wcześniej za bardzo go nie znałam. Wiedziałam oczywiście, że istnieje taki mold prezentujący Lewadę, czyli Lipizza, ale nie interesowałam się nim jakoś mocno. Nie jest może on moim jakimś bardzo ulubionym moldem, ale myślę, że jest całkiem ładny i taki dosyć nietypowy, bo jednak rzadko się spotyka konie, które albo stoją dęba, albo prezentują jakąś figurę ujeszczeniową. Konik z zestawu jest maści Chocolate Stabiano, czyli po prostu jest koloru czekoladowego razem ze srokatością i jego grzywa i ogon, tak jak pozostałych modeli, jest koloru białego, bez żadnego odcieniowania. Przy kopytach, tam gdzie są odmiany, możemy zobaczyć lekko żółty kolor, ale nie są one do końca pomalowane. Jednak ten koń nie ma jakoś mocno zaznaczonych mięśni, tak jak na przykład pozostałe klaczki, jedynie na grzywie i ogonie. Oczywiście są zaznaczone włosy, ale szczerze mówiąc też nie są jakoś mocno oznaczone. Przy oczach ma namalowane białka i pomimo tego, że nie jestem jakąś wielką fanką tego moldu, tak jak wcześniej mówiłam, to myślę, że w tej maści wygląda dosyć ciekawie. I tak dla ciekawostki powiem, że nie jest to u mnie w kolekcji Lipizzan, tylko właśnie Pinto, z tego, że ma taką maść, która jednak nie jest naturalna dla Lipizzanów, no to stwierdziłam, że będzie to u mnie konik Pinto i nazwałam go Alvaro. I wracając jeszcze do tej maści, to muszę powiedzieć, że bardzo mi się ona podoba, wygląda bardzo ładnie. Te wszystkie łaty są bardzo dobrze zrobione. Najbardziej chyba podobają mi się te białe części na nogach i jak widzicie, ta grzywa i ogon zdawają się z tą jego strzykatością trochę, ale myślę, że sam koń wygląda naprawdę świetnie, bardzo fajnie wychodzi na zdjęciach, także jeżeli lubicie podobieniczne modele, no to myślę, że jest warty uwagi. I innych maściach, które wyszedł, tych też wygląda całkiem ciekawe. Nie wiem, czy będę chciała mieć z niego jakąś dużą kongę, ale może kiedyś kupię jeszcze jakąś inną maść, bo na żywo całkiem mi się spodoba. Nie jest to jakiś mój bardzo ulubiony mold, ale nie jest też najgorszy.
Jeszcze na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć, gdzie można dostać ten zestaw. Na pewno był dostępny na brie.pl, czyli tam, gdzie go kupiłam. Widziałam też na pewno oferty na Allegro i swego czasu też był chyba dostępny na Monocyrusie, ale musicie jeszcze oczywiście to sprawdzić, czy jest aktualnie dostępny. Niestety tych koni nie można kupić osobno, więc jeśli spodobał Wam się tylko jeden koń z tego zestawu, no to niestety można je kupić tylko razem, a nie osobno. I tak podsumowując, jeszcze cały zestaw. Uważam, że wszystkie te konie są przepięknie wyrzeźbione, świetnie wychodzą na zdjęciach i mają naprawdę śliczne maści. Także jeśli lubicie konie srokate oraz palomino, to myślę, że ten zestaw jest godny uwagi i warty zakupu.